IKEIXE ZUS. to standardowe sposoby na emeryturę proponowane nam przez Państwo. Ale warto przecież wziąć sprawy we własne ręce. Czy są więc może jeszcze jakieś inne alternatywy, które pozwolą nam zabezpieczyć się finansowo na starość? Okazuje się, że tak. Dziś przedstawię Wam kilka, które na pewno warto wziąć pod uwagę. Dzień dobry. Ja nazywam się Paweł Olszowik, a to kolejny odcinek cyklu, w którym budujemy najlepszy portfel emerytalny. Niezmiennie partnerem technologicznym tego kanału jest Lenovo, a ja zapraszam do dołączenia do naszej Facebookowej grupy pod korek. O tym, że na państwową emeryturę nie ma co liczyć, chyba już kilkukrotnie tu mówiłem, ale nie zaszkodzi podkreślić tego raz jeszcze. ZUS nie ma naszych pieniędzy, więc musimy sami zadbać o naszą przyszłość. Takie niestety mamy realia. Do dyspozycji mamy więc kilka opcji. Możemy oszczędzać w ramach IKE, aby ominąć podatek Belki. IKE z kolei dodatkowo pozwoli nam na obniżenie podatku płaconego w corocznym rozliczeniu PIT. Oba te rozwiązania mają jednak sporą wadę, jaką jest limit corocznych wpłat. Przypomnijmy, w tym roku na IKE przelać możemy 15 777 zł, a na IGZE, w zależności od tego, czy jesteśmy zatrudnieni, czy też prowadzimy działalność, 6 310 zł albo 9466 zł. Jest jeszcze PPK. Ale nie cieszy się ono zbyt dużą popularnością. Czy więc oprócz powyższych opcji zostaje nam jedynie chomikowanie nadwyżek gotówki w skarbonce? Absolutnie nie. Istnieje kilka ciekawych możliwości, które chciałbym Wam dziś pokrótce omówić. W tym odcinku jedynie zapoznamy się z nimi, a w kolejnych będziemy już zagłębiali się w szczegóły każdego z nich. Przy rozpatrywaniu każdej z tych opcji trzeba pamiętać o bardzo ważnej rzeczy: horyzoncie inwestycyjnym. Jeżeli na emeryturę chcesz przejść w wieku 60 lat, a dzisiaj masz 30, to drugie tyle dzieli cię od złotej jesieni życia. Jeżeli masz 20 lat, to mówimy o aż 40-letnim horyzoncie inwestycyjnym. Trzeba więc tak dobrać składniki tego portfela, żeby dać sobie szansę na zysk w bardzo długim terminie. Mówimy tu o długim maratonie, a nie szybkim sprincie. Oczywistym jest też, że jeśli coś historycznie rosło, to nie znaczy, że tak będzie dalej. Ale pewne historyczne wskaźniki mogą nam coś przecież podpowiedzieć. Opcja numer jeden metale szlachetne. Mowa tu oczywiście o złocie i srebrze. Mówi się, że złoto jest odporne na wszelakie kryzysy, a w postaci fizycznej jest niezależne od instytucji, technologii czy innych rynkowych zawirowań. I rzeczywiście, w ostatnim dość, umówmy się, niespokojnym na rynkach czasie, mogliśmy zaobserwować zwiększone zainteresowanie metalami szlachetnymi. Najbardziej tradycyjną metodą inwestowania w złoto jest zakup sztabek czy monet bulionowych. Kupując złoto, trzeba pamiętać, że monety powinny zawierać minimum 90%, a sztabki 95% z tego kruszcu. Zwróćmy uwagę również na certyfikację potwierdzającą autentyczność złota. Bez certyfikatu, ciężej nam będzie później je upłynąć po dobrej cenie. Pamiętaj, że im mniejszą kupujesz monetę czy sztabkę, tym więcej zapłacisz za każdy gram złota. Warto więc od razu zainwestować złoto o wadze powyżej jednej uncji trojańskiej, czyli trochę powyżej 31 gram. Dziś jednak nie musimy się do tego ograniczać. Ekspozycję na złoto czy srebro możemy uzyskać poprzez zakup akcji odpowiednich spółek czy ETF-ów. Oba rozwiązania mają swoich przeciwników i zwolenników. Ktoś mógłby słusznie powiedzieć, że fizyczne złoto nie płaci przecież dywidend, a dodatkowo łatwo jest je ukraść. Z kolei zwolennicy tradycyjnego kruszcu powiedzą, że w razie kryzysu to właśnie on będzie w stanie przechować wartość pieniądza. Złoto jest jednym z licznych aktywów zachowującym swoją siłę nabywczą. Widać to wyraźnie, kiedy popatrzymy na historyczne ceny złota wyrażone w dolarach już po uwzględnieniu inflacji. Trzeba pamiętać, że na złocie, jak zresztą na wszystkim, możemy też stracić. Wszystko zależy od tego, jak będziemy taką pozycją w portfelu zarządzać. W 2007 roku stopa zwrotu inwestycji w złoto wyniosła ponad 31%, ale już w 2013 minus 28%. Opcja numer dwa, nieruchomości. To obok złota chyba jedna z najbardziej konserwatywnych metod inwestowania, czy próby zachowania wartości pieniądza. Inwestować możemy w ziemię, mieszkania na wynajem, czy na przykład lokale użytkowe. W ostatnim czasie obserwować mogliśmy spadek cen najmu długoterminowego, a o krótkoterminowym przez lockdowny to już w ogóle lepiej nie wspominać. Czy oznacza to, że inwestowanie w nieruchomości jest nieopłacalne? Moim zdaniem nie. Wszystko zależy od tego, jaką nieruchomość kupimy i czego będziemy od niej oczekiwali. Aktualne przeciętne stopy zwrotu z takich inwestycji to około 5-6% rocznie. W ostatnim raporcie NBP przeczytać możemy, że średnie ofertowe i transakcyjne stawki najmu metra kwadratowego mieszkań, nie uwzględniając opłat eksploatacyjnych i opłat za media, spadły w drugim kwartale 2020 w Warszawie i sześciu największych miastach, jednak nadal rosły w 10 pozostałych miastach stolicach województw. Nadal rośnie też oferta internetowa mieszkań na rynkach najmu długoterminowego, w tym nabywanych w celach inwestycyjnych. Może to sprzyjać spadkom stawek najmu w przyszłości. Spadły stawki czynszów w najmie długoterminowym, a w konsekwencji obniżce uległy wskaźniki opłacalności najmu. Jednak wciąż inwestycja mieszkaniowa, nie uwzględniając kosztów transakcyjnych, była konkurencyjna na tle oprocentowania lokat, inwestycji w nieruchomości komercyjne bądź w dziesięcioletnie obligacje skarbowe. Zostając w temacie nieruchomości, trzeba wspomnieć jeszcze o odwróconej hipotece. Ta opcja chyba nie jest w naszym kraju najbardziej popularna. W dużym skrócie mówiąc to swego rodzaju odwrotność kredytu hipotecznego. Jeżeli jesteśmy właścicielami jakiejś nieruchomości, mamy już na karku swoje lata i wiemy, że nie będziemy mieli niestety nikomu tej nieruchomości mogli przekazać, możemy sprzedać ją do banku. Jednakże transakcja taka wygląda nieco inaczej niż zwykła sprzedaż, kiedy to od razu oddajemy daną rzecz i w zamian otrzymujemy określoną ilość pieniędzy. Podpisując odwróconą hipotekę, oddajemy własność mieszkania do banku, jednakże na mocy takiej umowy możemy do końca życia dany lokal zamieszkiwać, a należność za niego będzie nam wypłacana co miesiąc w formie rad. Jeżeli jednak znajdą się jacyś spadkobiercy, którzy chcieliby po naszym odejściu jednak odzyskać taką nieruchomość, to mają taką możliwość. Będą oni jednak musieli spłacić należne zobowiązanie. Podsumowując wątek nieruchomości, na jakie stopy zwrotu z takiej inwestycji możemy liczyć? Do ciekawych wniosków w temacie doszli autorzy analizy dotyczącej m.in. nieruchomości i akcji z 16 największych światowych gospodarek na przestrzeni niemal 150 lat. Z ich analiz wynika, że w badanym okresie średnioroczna stopa zwrotu z inwestycji w akcje oraz w nieruchomości wyniosła tyle samo, czyli około 7%. Dla porównania, dla obligacji wynik ten uplasował się na poziomie 6,1%, a dla bonów 4,6%. I to właśnie akcje, które przed momentem porównaliśmy do nieruchomości, są moją dzisiejszą propozycją. Numer 3: opcja numer 3 akcje. Rzecz, która dla stałych widzów tego kanału i czytelników Inwestora chyba zaskoczeniem nie będzie. W ramach Nika i Igze możemy obracać akcjami. Ale zarabiać możemy nie tylko w momencie ich osprzedaży z zyskiem. Budując portfel emerytalny, warto zainteresować się spółkami dywidendowymi. Niewtajemniczonym szybciutko wytłumaczę: Niektóre spółki dzielą się swoimi zyskami ze swoimi akcjonariuszami. Możemy więc kupić akcje i trzymać je w portfelu, pozwalając mu puchnąć od wypłacanych dywidend. Ze swojej strony polecam zainteresować się tzw. zwanymi dywidendowymi arystokratami. Są to firmy, które nieprzerwanie od lat regularnie wypłacają dywidendę. I nie dość, że robią to rok w rok, to jeszcze ów dywidenda musi być większa od poprzedniej, aby taka firma mogła się w zacnym arystokratycznym gronie utrzymać. Więcej o tym zagadnieniu nie tak dawno mówił tutaj Darek, więc serdecznie polecam zapoznać się z jego materiałem. Link macie gdzieś tutaj w karcie u góry i w opisie. Decydując się na rynek akcyjny, warto poszerzyć swój horyzont i nie skupiać się jedynie na rodzimej giełdzie. Wystarczy spojrzeć na historyczne wykresy indeksów WIG20 i SP500. Od początku 2000 do stycznia 2021 WIG20 wzrósł o zaledwie nieco ponad 9%, podczas gdy w tym samym okresie Amerykański indeks urósł aż o 162%. Widzimy tutaj też zupełnie różne amplitudy, co nie oznacza, że na polskiej giełdzie nie da się oczywiście zarobić, ale widać wyraźnie, że lepszy potencjał wzrostowy może być gdzieś za oceanem. Jest jeszcze wiele innych opcji. Możemy inwestować w waluty, dzieła sztuki, alkohole, czy na bieżąco śledzić oferty lokat bankowych. Każdy z nas jest inny i wobec emerytury ma inne oczekiwania. Nie bez znaczenia jest również to, ile czasu będziemy mogli na budowę i opiekę nad takim portfelem przeznaczyć. Nie każdy bowiem będzie chciał codziennie sprawdzać kursy walut czy spółek, które sobie wcześniej zakupił, a ktoś inny będzie w zupełnie odwrotnej sytuacji. W kolejnych odcinkach rozłożymy na czynniki pierwsze wymienione dzisiaj opcje i dzięki temu mam nadzieję, że znajdziecie coś dla siebie. A już na pewno znajdziecie coś dla siebie wchodząc na FX MacWam na sklep, gdzie czeka na Was najnowszy numer magazynu Inwestor. Tak, oto on się prezentuje. Ponad 120 stron wypełnione konkretną wiedzą, konkretnymi danymi. Nad tym magazynem pracuje sztab ekspertów. Warto na pewno do niego zajrzeć. W tym konkretnym numerze jest dużo o gamingu, o tym czy jeszcze warto w ten gaming inwestować, jak gry powstają, jak to wszystko od środka wygląda. Można go nabyć na przykład w Empikach, ale do czego bardziej zachęcam, to spacerek na stronę FX Macuomana na sklep i tutaj. Możemy się rozejrzeć, możemy nabyć każdy dowolny do tej pory wydany numer magazynu albo zaopatrzyć się w prenumeratę. I jeżeli taką prenumeratę sobie wrzucimy do koszyka i zastosujemy kod Emerytura, to będziemy mieli dużą zniżkę, bo zamiast 100 zł, prawie zapłacimy niecałe 80 zł. Zniżka ta działa również na Akademię Inwestora, czyli nasz największy edukacyjny projekt, w ramach którego co tydzień w Wasze ręce trafia Obszerna lekcja, na przykład tutaj trochę nawiązując do tego, o czym mówiłem, o fundamentach metali przemysłowych i szlachetnych. Warto się z tym zapoznać. W ramach każdej takiej lekcji macie ponadgodzinny materiał wideo, obszerny tekst oraz na sam koniec test wiedzy. Warto to sprawdzić. Wbijajcie koniecznie na fxmakw.pl. Gdybyście mieli jakieś pytania, śmiało komentarze, śmiało na Facebooku, gdziekolwiek chcecie. Piszcie, pytajcie, bądźmy w kontakcie. Ja za dzisiaj dziękuję, widzimy się, słyszymy się. Już niedługo. Na razie. Cześć.